możemy pozwolić sobie na te krótsze pytania. Później byśmy przeszli do pytań bardziej związanych z inwestycjami, bardziej związanych z pańskim blogiem, a na początku właśnie zaczęlibyśmy od szkoły austriackiej. Jak to się stało, że Cynik w jakiś sposób jest Austriakiem? Do pewnego stopnia oczywiście. Niech pan nam będzie łaskaw o tym powiedzieć. Generalnie to przypadek. Ja w tak zwanej szkole austriackiej znalazłem się po przyjeździe do Europy, po pewnym długoletnim pobycie w Ameryce w Silicon Valley, gdzie byłem związany z kilkoma startupami, z kilkoma kompaniami. I rzeczy, które tutaj odkryłem post factum jako szkołę austriacką, ja traktowałem od samego początku jako rzecz normalną. Także dopiero potem się dowiedzieli, aha, jak tu ma być szkoła austriacka, to jest tak, jak powinno być generalnie biorąc. I nie uważam się w żadnym wypadku za jakiegoś znawcę czy zgłębiacza teorii. Po prostu wydaje mi się, że to jest rzecz normalna. Właśnie, bo Cynik 9 wobec tego w jakiś sposób jest Austriakiem, ale czy Cynik 9 jest libertarianinem? Jakie jest pańskie podejście do roli państwa i jeżeli państwo powinno istnieć, to w których strefach? Co powinniśmy zastrzec państwo ewentualnie? Ja bym w tym względzie to podparłbym się Rothbardem, którego stosunkowo najwięcej prac czytałem, chociaż absolutnie nie muszę powiedzieć, że wiele. I Rothbard jest dosyć skrajny, jeśli chodzi o to. Dla Rothbarda państwo jest prawie zero i ja bym temu chciał dać szansę. Jestem gotowy do lania wody do wina w niektórych przypadkach, także daleki jestem od kłócenia się, że rola państwa powinna być zero, ale to jest rzecz, którą trzymałbym na stole. Ja nie widzę, generalnie biorąc, takich rzeczy, o których bym powiedział, że państwo musi się wtrącać poza może sprawą obronności i armii. Typowo się mówi na przykład, że państwo tak, bo armia, policja i coś tam. I ludzie to przyjmują za fejzwaniu, że policja oczywiście, według mnie to jest nonsens. Lokalni bandyci powinni być gonieni lokalnie przez lokalnych policjantów. To co nielokalnie się dzieje w sferze policji, to jest sprawa minimalna. O tym nie warto mówić w kontekście państwa. Jakiś pan Interpol, coś tam na oko, fajnie, troszkę, ale 95% problemów jest do rozwiązania przez lokalnych ludzi, przez powiedzmy, na przykład w Los Gatos, gdzie mieszkają w Ameryce, była normalnie Los Gatos City Police. Jeżeli jest powiedzmy jakieś włamanie, załatwia to lokalna policja, która finansowana jest przez lokalnych gości i zna lokalnych przestępców. Także nie ma po prostu sensu sytuacja taka, jak na przykład jest w Czaplinku w pobliżu, którego tutaj mam posiadłość, gdzie lokalny policjant jest finansowany przez Warszawę i przez cały ten system pokarmowy i zamiast pracować lokalnie pod miejscowym burmistrzem, jest funkcjonariuszem państwa. Dochodzi do sytuacji, że jest generalnie urzędnikiem, a nie rozwiązuje problem lokalny. I to nie jest tak, że on z jakichś powodów otrzymuje pieniądze, jest finansowany centralnie, a inaczej by nie mógł być finansowany. Bo przez to jest finansowany tak czy tak przez pieniądze tych samych ludzi, tylko że zamiast bezpośrednio jest finansowany centralnie. Na każdym kroku, jak każdy szczebel tam odpowiednio swoją działkę z tego bierze. Taka jest sprawa. No właśnie, bo tutaj jako Instytut Misesa ogłosił pewien też konkurs. Tu się nazywało roboczo, zresztą bardzo fajnie. Po prostu na najbardziej potrzebną, pilną reformę wolnorynkową w Polsce. Jaką pan, jako Cynik 9, widziałby najbardziej pilną reformę wolnorynkową w Polsce? To jest trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że
niestety na prezentacji tych dwóch będą tylko tą drugą, której ktoś proponował, generalnie biorąc likwidację składek ZUS-u, tylko to pamiętam, to tą pierwszą niestety nie mogę powtórzyć. I tu miałem taki to jest dobra idea, ja bym poszedł w tym kierunku, tylko że problem jest taki, że Instytut Misesa powiedział, że to ma być niewielka zmiana, niepolityczna. I to nie jest moim zdaniem prawda, nie jesteście tutaj konsystentni, ponieważ likwidacja składek ZUS-u to jest według mnie nie sprawa techniczna, po prostu podmiota nie ma składek i co się dzieje, to jest kwestia czysto polityczna. Żyjemy w państwie, które kwitnie, krzewiąc patologiczną zależność obywateli od siebie. I to nie jest tak, że jakby się dało technicznie to przeprowadzić, to państwo jest pierwsze, żeby wcisnąć guzik, od jutra nie ma ZUS-u. Państwo byłoby głęboko nieszczęśliwe, że co tu zrobić, bo ludzie by się stali niezależni. Okay? Inna sprawa, którą miałem do tego projektu, jest taka, że on był zanadto w różowych kolorach malowany. To nie jest tak, że likwidacja ZUS-u, czy likwidacja osób pracujących samodzielnie, jeśli chodzi jako płatników ZUS-u, byłaby od razu kompensowana zwiększonymi dochodami. Prawdopodobnie byłaby, ale jest sprawa tego typu, że państwo jest głęboko zobowiązane w stosunku do wielkich rzesz obywateli i tak czy inaczej musi tych obywateli żywić. Obiecało im emerytury, jakieś tam góry jest tu, góry jest tam. I realistyczna reforma powinna polegać na pewnym okresie przejściowym. To co jasno trzeba powiedzieć, że cudów nie będzie, że taki okres przejściowy być może będzie trwał może 15 lat, nie wiem. I potrzeba jasno ludziom powiedzieć, że emerytury będą zmniejszały się w takim tempie, składki na emerytury z drugiej strony również i wymagać od ludzi pewnego zrozumienia, że idziemy we właściwym kierunku, ale instant wonders won't be accepted, nie będzie cudów od razu. I to jest znacznie, znacznie bardziej sensowne podejście niż nazywanie tego typu propozycji, jakby to powiedzieć, rozwiązaniem. To nie jest rozwiązanie, ponieważ problemy, które to kreuje, tak przestraszą populację, która jest związana z obecnym systemem, że to nigdy nie przejdzie. A nie chcemy tutaj mówić o jakichś rozwiązaniach siłowych narzucanych z góry. To powinien być szeroko rozumiany konsensus społeczny, że my jesteśmy tutaj, chcemy być tutaj, rozumiemy dlaczego chcemy być tutaj. Wielu ludzi nie rozumie. Rozumiemy, gdzie chcemy się znaleźć i musimy się umówić, jak przechodzimy step po step, krok po kroku stąd dotąd w warunkach spokoju społecznego i w warunkach, że zmiana rządów nie zmienia zupełnie tego ogólnego porozumienia. Możemy, przyjdzie nowy rząd, może tam pokombinować, jak to zwykle bywa, ale to główne porozumienie, że odchodzimy na przykład od państwa w emeryturach, powinno być ponadrządowe, powinno być po prostu, ludzie powinni zrozumieć, że to jest w naszym interesie i realizujemy ten program ponadpartyjnie. Nie wiem, czy to się da zrobić w warunkach. Znaczy, to też jest ciekawe właśnie, bo tak jak wczoraj na swojej prezentacji dla Instytutu Misesa mówił Pan o kryzysie 4D, czyli nie tyle czterowymiarowym, co wielowymiarowym, ale dotykającym w jakiś sposób czterech słów zaczynających się od D. Jednym jest właśnie demokracja, jest też demografia. To w jakiś sposób dotyka tego, o czym Pan teraz mówi.
Niech pan będzie nam łaskaw powiedzieć, jak pan widzi to w ogóle, czym jest tak naprawdę kryzys 4D, czy już się zaczął, a ewentualnie w jaki sposób będzie można rozpoznać, że się zaczął, jak się zabezpieczyć przed nim? Kryzys 4D jest generalnie biorąc pokłosiem pewnego eksperymentu, który uważam za początkowo całą sekwencję wydarzeń, którym było odejście od złota w roku 1971. Do tego czasu mieliśmy układ Bretton Woods, który działał całkiem nieźle, generalnie biorąc. Był podstawą porządku powojennego. W czasie tego trwania tego porządku cała Europa się odbudowała. Ameryka stała się wielkim mocarstwem, który stymulował to dzieło odbudowy. I potem, według mnie, mieliśmy pewnego rodzaju sytuację, jak to zwykle była w kompaniach, która ma wielki sukces. Po prostu zaczyna w pewnym momencie, że tak wyrażę, głupieć, że ludzie, którzy nią rządzą, indywidualnie biorąc wysokiej klasy, razem zachowują się irracjonalnie. Mamy taki na przykład takiego Mercedesa, który z jakichś powodów kupuje Chryslera. Na mój gust to był nonsens od samego początku, ale tutaj mieliśmy w sytuacji, w kontekście międzynarodowym, podobną sytuację. Był taki dobrobyt, że ludność zaczęła po prostu lewicować. Ponieważ fundusze się generowały, cud gospodarczy kwitnął, było miejsce na dodatkowe goodies, na przyznanie sobie dodatkowych przywilei, prawda? Zaczęliśmy skracać czas pracy, wprowadzać rozmaite udogodnienia, wszystko fajnie, czemu nie? I problem jest taki, że te wszystkie udogodnienia, te wszystkie zdobycze socjalne utwardzały system w tym sensie, że nadal nie jest prosto. Ja chcę się wycofać z pracy po 40, w wieku 40 lat, czy po tam 20, czy 15 latach gdzieś tam jakiejś służby, proszę bardzo. Ale to odebrać z powrotem jest w demokracji niemożliwe. Moim zdaniem. Moim zdaniem demokracja jest jakiś, prawda, statek, który tonie, niektórzy tam pompują, ale nie ma mowy o jakiejś akcji, która ten statek jakoś odkręci i uniemożliwi mu zatonięcie. Tam jest większa tendencja, moim zdaniem, do solidarnego utonięcia razem. Jest tego typu dynamika. Jakaś forma solidaryzmu w końcu. Tak jest. Dlatego ja podziwiam panią Thatcher w Anglii, której udało się aktualnie zawrócić takiego Titanika z drogi. Obecnie to nie jest zrozumiane, wielkość jej osiągnięć nie jest zrozumiana dobrze. Ona była skonfrontowana, generalnie biorąc, z tonącym, socjalizującym okrętem. Ten, kto pamięta te czasy, to były czasy, generalnie biorąc, rządu związkokracji. I pani Thatcher krok po kroku bardzo konsekwentnie rzecz odkręciła, redukując państwo, faworyzując stronę prywatną. I tego typu lidera, uważam, potrzebuje Europa bardzo obecnie. Niestety rzecz idzie według mnie w zupełnie innym kierunku, mianowicie w kierunku utrwalenia socjalizmu poprzez struktury imperialne, że mamy socjalistyczną centralę, której głównym celem jest dopilnowanie, żeby każdy był jednakowo solidarny, żeby nikt się nie wychylał i tak dalej, zupełnie w innym kierunku. Właśnie, bo Cynik 9 często pisze o, co jest zresztą zrozumiałe, bo na tym mniej więcej ten blog polega, często pisze o różnych inwestycjach, pisze też o różnych walutach.
Jaka jest opinia pańska, jaka jest opinia Cynika 9 na temat projektu euro? Jak pan to postrzega? Czy to jest bardziej projekt polityczny, czy bardziej projekt ekonomiczny? I jaka jest, powiedzmy, no, quasi zależność między dolarem a euro? Bo być może coś takiego również występuje. Ja uważam, że projekt wspólnej waluty w Europie zapoczątkowano 2000 lat temu z wielkim sukcesem. Wspólną walutą europejską, jak ktoś chce wiedzieć, był Aureus Rzymski, który przetrwał, z 500 lat, zastąpiony solidusem byzantyjskim następne kilkaset. Gwarantuję, że euro nie przetrwa 1/10 tego. I chcę powiedzieć przez to, że idea pewnej wspólnej waluty nie jest per se zła. Zła jest idea, na której to powstało, ponieważ jest to projekt czysto polityczny, obarczony generalnie pewnym stemplem socjalizmu. I to jest to, co wykańcza euro. Przede wszystkim jest oparte na nieprawdziwych założeniach, które wykorzystano do sprzedania tego publice, że chodzi o jakieś mniejsze koszty transakcyjne, że będzie to lepiej, będzie takie same silne jak marka i tak dalej. To jest czysty propagandowy nonsens. Okay? Im chodziło, jeżeli komuś by chodziło o wspólną walutę europejską, nie było żadnych problemów, aby wprowadzić pewną monetę właśnie na wzór Aureusa, żeby każdy mógł się nazywać Europejczykiem, mam europejską monetę, taką na przykład jak austriacka filharmonika. Niech to będzie wspólna moneta. Jeżeli komuś takie problemy sprawiało, powiedzmy, zmienienie australijskich szylingów na włoskie liry, jadąc na wakacje, no to by wziął monetę i by spieniężył ją tam bez żadnych problemów. Przed euro, przypomnę, była jednostka obrachunkowa zwana EQ, tak jest. I w EQ, o ile dobrze pamiętam, nie jestem pewien tego, ale były nawet obligacje. W każdym razie annual report większej kompanii mógł być w EQ. Także jeżeli ktoś chciał porównywać i tak dalej, miał możliwość. Moim zdaniem chodziło o co innego. Chodziło o narzucenie ludziom jednego rozwiązania bez możliwości wyjścia. Jedno rozwiązanie z góry narzucone, kontrolowane przez centralę. Okay? A że narzucili to w sposób niedemokratyczny i niepełny, bo w zasadzie nie dokonując unifikacji reszty, uważam, że to było działanie celowe. Że można się było spodziewać tego, co mamy obecnie i że idea była taka, że obecny, jak to powiedzieć, turmoil, który mamy, miał być i być może będzie używany jako pokrywka tak zwanej dalszej integracji. Jesteśmy w głębokim jogurcie, trzeba się ratować, bo coś osiągnęliśmy, a jak to ratować? Dalszą integracją, przyspieszoną integracją, wobec czego integrujemy podatki, integrujemy skalę podatkową, integrujemy podatki kompanijne, bo trzeba się ratować. Według mnie projekt euro zrobiłby przysługę Europie, gdyby po prostu zmarł śmiercią naturalną, gdybyśmy zaczęli od świeżej kartki papieru, proszę bardzo, i ja nie jestem generalnie biorąc jeszcze raz przeciwnikiem samej idei, tylko to idea musi wychodzić z pewnych racji ekonomicznych, a nie z narzucania przemocą przez niewybranych przez nikogo eurokratów jakiejś abstrakcyjnej esperanto many, która ma służyć właśnie tym celom, które są obce dużej części narodów Europy, mianowicie narody Europy chcą harmonijnie ze sobą współpracować, ale nie chcą być podmiotami imperium. Szczególnie w Polsce byliśmy podmiotem imperium przez 300 ostatnich lat. Myślę, nawet trzech. No właśnie.
I to jest właśnie też bardzo ciekawe, bo skoro ten projekt jest czysto polityczny, w jaki sposób obywatele Europy, obywatele państw wchodzących w skład Unii Europejskiej powinni próbować się zabezpieczyć? W co powinni ewentualnie inwestować? Jakie pan jako cynik 9 miałby porady związane właśnie z tym, w jaki sposób zabezpieczyć sobie przyszłość? No nie czarujmy się, no to na pewno nie będzie tak, że nam państwo coś tam zapewni, bo na razie to my państwu zapewniamy i zasadniczo tak to działa. W jaki sposób moglibyśmy spróbować choć trochę poczuć się bezpieczniejsi na starość i mieć, co powinniśmy mieć w tej takiej, powiedzmy, żelaznym zapasie na czarną godzinę? Jak powinien być zbudowany portfel inwestycyjny normalnego Europejczyka, który sobie po prostu zdaje sprawę z pewnych rzeczy? Moim zdaniem przeciętny Europejczyk nie zdaje sobie sprawy wystarczająco z predykamentu, w jakim się znalazł. Przeciętny Europejczyk według mnie ciągle ufa państwu, zachodni Europejczyk. W Polsce nie mam takich informacji, ponieważ nie mieszkam w Polsce. Tutaj u Misesa, gdzie jesteśmy, z pewnością ludzie to rozpoznają, ale to jest mniejszość, to jest duża mniejszość. Normalny Europejczyk, podejrzewam, że stoi dosyć daleko od państwa, jest znacznie bardziej cyniczny niż Amerykanin, ale ciągle ufa, że jakoś to będzie. Okay? Państwo mu zmieniło walutę, on się patriotycznie nie odnosił, że po prostu z pewną nonszalacją oddał guldena holenderskiego czy markę niemiecką, nie był pytany o zdanie. Euro w jakiś sposób tam działała, w tym sensie, że działalność biznesowa była możliwa, ale pierwszą rzeczą, którą powinien zrozumieć, jest, że państwo nie stoi po jego stronie. Państwo cały czas to udowadnia, że wszystko dla ciebie, wszystko dla ciebie, wszystko dla ciebie. Państwo mu poobiecywało gruszki na wierzbie, że mu dostarczy to, że mu dostarczy tamto, że darmowe to, darmowe tamto. Państwo mu tego nie dostarczy i on musi zrozumieć dlaczego. I dopiero po zrozumieniu dlaczego, zrozumieniu, że państwo nie stoi po jego stronie, tylko stoi na jego drodze, możliwa jest pewna kontrakcja z jego strony. I to jest bardzo ważne, ponieważ ludzie, nawet ludzie, którzy podejrzewają, że coś jest nie okej, wierzą, że mimo wszystko obiecane pensje, obiecane goodies na starość otrzymają. Państwo z drugiej strony mówi tak, oczywiście otrzymacie, ale my musimy was wycisnąć jak cytrynę, bo to kosztuje, prawda? My inwestujemy za was i tak dalej, i tak dalej. Wobec czego to, co otrzymujecie, jest połową tego, co byście inaczej otrzymali, może mniej, ale naprzeciw tego stoi to i to i to, które otrzymacie za 40 lat, 30 lat i tak dalej. Dlatego też z ważny punkt, ktoś by się zapytał, czemu w ogóle jest libertarianizm w blogu 2 grosze, który jest blogiem generalnie biorąc poświęconym inwestycjom. Czy można inwestować libertariańsko? Oczywiście jest to nonsens, nie można inwestować po socjalistycznemu, czy po kapitalistycznemu, czy po libertariańsku. Ale potrzeba jest pewnego żyroskopu, gdzie ja jestem, gdzie jestem w stosunku do państwa. Bo jeżeli ja jestem po stronie państwa, jeżeli uważam, że państwo jest przyszłością, to ja inaczej się ustawiam mentalnie. Ja po prostu bardziej wierzę państwu, po prostu mniej sobie jako inwestor. Okay? Chcę powiedzieć przez to, że dopiero wtedy, kiedy zauważymy, że państwo ze swoich zobowiązań się nie wyjdzie, przynajmniej realnie z tym, co obiecało, że w pewnym momencie trzeba będzie rzecz przymknąć i powiedzieć ludziom sorry, zamiast jeden mamy połowę, będziemy musieli redukować to otrzymacie mniej. Zanim tego nie zrozumiemy, ja bym nie zaczynał inwestowania. No po co? Państwo zapewni wszystko. No właśnie, no, obiecuję, że wszystko zapewni, a bądźmy realistami. Właśnie, państwo zapewni jedno, zapewni odpowiednią inflację, żeby
te środki, które same, w których obiecuje ten buddyzm, odpowiednio manewrować wartością. To jest jasna sprawa. Jedną z rzeczy, którą zalecam, chociaż wielu zarzuca mi, że to jest naganianie do złota. Ja nie naganiam do złota, rozumiem, to jest tylko czysta logika. W złoto się nie inwestuje, złoto jest polisą ubezpieczeniową, generalnie biorąc. Jest pewnego rodzaju balansem, pewnego rodzaju ubezpieczeniem przeciwko, niektórzy mówią inflacji, niektórzy mówią deflacji, ja mówię wariactwu rządzących. W warunkach inflacyjnych można się spodziewać, że złoto pomoże, w warunkach deflacyjnych pomoże absolutnie, ale przede wszystkim pomoże według mnie w czymś, co nazwałbym nieciągłością systemową. My mamy jakąś sytuację obecnie, świat się nie zawali, na to nie ma co liczyć. Po pewnym czasie będzie coś innego. I złoto jest tutaj i będzie tam. Tak czy inaczej. Ale jak będzie ta tranzycja wyglądała, mówię tutaj o tranzycji do innego systemu, generalnie biorąc, coś tu się musi stać. Jak się stanie, jak szybko, jak pokojowa będzie ta transformacja, nie wiem. Ale uważam, że złoto będzie znakomitą pomocą, chociażby w sensie, że można będzie spokojnie spać, aby tą tranzycję pokonać. Także złoto jest inną klasą rzeczy niż generalnie biorąc inwestycje w tangibles, które dyskutujemy w moim newsletterze, ponieważ to nie jest, to jest bardziej polisa ubezpieczeniowa niż inwestycja per se. Dlatego też usiłuję tonować entuzjazm niektórych inwestorów, którzy mówią, o złoto prawda, wzrasta na nowe poziomy, dzisiaj tyle, jutro tyle. Złoto nie wzrasta. Złoto jest tam, gdzie było za Cesarstwa Rzymskiego. Cała reszta spada. I to jest duża różnica mentalna. Także powiedziałbym, inwestować, owszem, w aktywa materialne, w coś, co stoi daleko od państwa i od papieru. Papieru, którego wartością manipuluje państwo. Ale złoto traktować jako powiedzmy, jako trzon portfela, wokół którego budujemy wartość prywatnie, już nie licząc na państwo, nie licząc na co innego, licząc na siebie. No właśnie. Proszę bardzo, tak, kwestia organizacyjna. Prosił delikatnie skrócić odpowiedzi, żebyśmy się wyrobili na wykład na Wojtę, dobrze? Okej, okay. O właśnie, niech pan pewnie. Nie kontroluję czas, dlatego. Bardzo proszę. Złoto jako pewien trzon, to jest z pańskiej wypowiedzi faktycznie. Jakoś się to tam układa, jest to jasne. Natomiast właśnie co oprócz tego, w jaki sposób inwestor powinien ten portfel budować? Słyszeliśmy o aktywach materialnych, czyli na przykład nie powinniśmy inwestować w firmy zapewniające usługi, tylko bardziej w firmy zapewniające produkcję. I jeszcze jedna rzecz związana ze złotem, tak zupełnie na boku. Czy jest coś takiego jak bańka spekulacyjna na złocie? Czy przypadkiem to nie jest, ta cena nie jest ciągnięta tym, że ludzie po prostu boją się państwa w tej chwili i inwestują w coś stałego, co już jest paru tysięcy lat stałą walutą, czy właśnie w złoto? O bańce spekulacyjnej według mnie nie ma mowy, ale ja bym się nie zdziwił, jakby złoto spadło 30%. Nie spadnie, proszę bardzo. To jest tak, że pan sprzeda swoją obrączkę złotą, jak spadnie 30%? Czy jak... Nie ma żony. Nie. Po prostu to jest, czy pan, jak dom panu nie spłonie, to pan co, wyrzuca policję ubezpieczeniową? Nie. Także z tym to nie ma problemu. Generalnie biorąc, jak ja widzę problem? Jesteśmy zarzuceni papierowym konfetti zwanym rządowym pieniądzem. Żeby zbliżyć się do tych swoich obietnic, które rząd ma, rząd musi manipulować wartością papieru. Tangible assets, aktywa materialne, są po prostu pewnym lewarem,
przeciwko temu. Także moja idea jest, owszem, inne metale szlachetne, jak najbardziej nieruchomości, rzeczy związane z energią, z wydobyciem energii, rzeczy związane z agriculture commodities, jak produkty rolne, a fertilizer, jak to mówi polsku? Nawozy sztuczne. Nawozy sztuczne, tego typu rzeczy. Kompanie generalnie biorąc, ja to trochę inaczej, to nie jest, kwestia inwestowania w kompanię czy nie, bo siedząc w aktywach materialnych, my siłą rzeczy inwestujemy w kompanię. Chodzi o to, żeby zrozumieć, w co inwestujemy. To nie jest kwestia jakiegoś blankietowego inwestowania w akcje czy nie akcje, w zrozumieniu kompanii, która produkuje pewną wartość. Kompanii, która wydobywa coś, która przetwarza coś, co inni chcą kupić. Generalnie biorąc, sterować daleko od paper shufflers. Po prostu tudzież od obligacji oczywiście rządowych, według mnie rzecz taka jak inwestowanie w obligacje rządowe jest, okaże się w ogóle nic nie warta w tym momencie. To będzie wielki krzyk, to jest typowy zabieg od dekad obecnie, że wszystkie plany emerytalne inwestują w obligacje rządowe. Według mnie jest to, tu jest bańka generalnie, tu jest zasadnicza bańka. To, że na przykład amerykańskie obligacje 30-letnie mają obecnie yield, rentowność około 4%. Ja nie wiem, czy 14% byłoby wystarczające na mój gust. Ja tego nie rozumiem. Tu jest duża bańka według mnie. Właśnie, rozmawiamy dużo o walutach. Co pan sądzi o ostatniej decyzji Banku Centralnego Szwajcarii? Jakie pan widzi tutaj ewentualnie zależności? No i też prosilibyśmy o komentarz. Szwajcaria jest w trudnej sytuacji. Jest to oaza zdrowego rozsądku w socjalizmie europejskim. Ale to jest mały kraj, który prowadzi ożywioną wymianę handlową z resztą kontynentu i prowadzi ją w euro. I ja sobie potrafię wyobrazić, że Szwajcarzy chcą osłabić swoją walutę w tym sensie, żeby zniechęcić funkcjonowanie Szwajcarii jako magnesu dla ucieczki kapitału z reszty Europy. I to nie jest rzecz, decyzja, którą się podejmuje łatwo. To jest decyzja o możliwym psuciu swojej waluty. To nie jest decyzja, że będziemy psuli od jutra. Mam wrażenie, że tutaj chodzi w dużej mierze o pewnego rodzaju werbalną obronę. My po prostu twardo chcemy, nie chcemy za silnego franka. Ale nawet gdyby doszło do pewnego rodzaju psucia, to ja bym powiedział, że ja to rozumiem w pewnym momencie. Nie popieram, ale rozumiem. Ale tutaj tytułem balansu podam też inną inicjatywę, którą bardzo dokładnie śledzę w Szwajcarii, mianowicie jest to inicjatywa rządzącej partii złotego franka, wprowadzenia złotego franka z zawartością złota, jako generalnie biorąc możliwości dla ludzi ucieczki do złota. To jest rzecz zupełnie dobrowolna, pomyślana jako równoległy obieg złota. Tak więc mamy sobie fiat money, mamy sobie obecną sytuację, a to jest rzecz do wyboru. Jeżeli ja chcę mieć złotego franka, ja mam tą możliwość. Ja mam możliwość na przykład otrzymania pensji w normalnym franku, spłacenia hipoteki w normalnym franku, ale oszczędzania na przykład w tym, co w czymś solidnym. Nie wiem, jak ta inicjatywa zostanie przyjęta. Debata ma się rozpocząć gdzieś w grudniu, rozumiałem. To jest kwestia długich jeszcze negocjacji, bo to jest kwestia osiągnięcia tego konsensusu, ale
Ja uważam, że, to, że Szwajcarzy robią to na poziomie narodowym, to jest bardzo, bardzo dobre. Jeżeli to, ta inicjatywa przejdzie, może służyć jako wzór innym. Przepraszam, możemy zaczynać się wykład poczytnym, przynajmniej w Polsce. Jakie blogi czyta Cynik? Co czyta Cynik w internecie? Czym się zajmuje i w jaki sposób w ogóle wpadł na ten pomysł, żeby blog założyć? Co tutaj było? Potrzeba refleksji, potrzeba zarobku też jakiegoś? Czy coś może innego? Albo może kombinacja tych dwóch bardzo? Nie, generalnie biorąc, zarzewie blogu była złość na pewnego rodzaju, jak powiedział, przekręt wyborczy dawno temu, lokalny w Polsce, kiedy pewna grupa internautów, dyskutując na marginesie zbliżających się wyborów parlamentarnych, została wyciągnięta z sieci przez lokalnych bozów w miejscowości Złocieniec. I tak to się zaczęło, ponieważ chciałem przekazać pewnego rodzaju manifest wyborczy, na co zwracać uwagę, na jakich kandydatów poprzeć, jakich odrzucić. I to był pierwszy wpis na blogu Dwa Grosze, czyli był to pewnego rodzaju okrzyk protestu, powiedziałbym. A potem to poszło tak szybko, specjalnie jeśli chodzi o tematykę emerytalną, która wówczas się rozgrywała i którą starałem się dodać Dwa Grosze, że tylu czytelników się zgłosiło, że po prostu i było to taką fantastyczną przygodą, że pociągnąłem to dłużej i w pewnym momencie wyłoniła się stąd grupa bardziej zainteresowana w zgłębianiu spraw inwestycyjnych. I od tego czasu oprócz bloga był Dwa Grosze newsletter, który stał się w pewnym momencie Two Nuggets newsletter. I teraz mamy taki dualizm. Blog Dwa Grosze to jest szeroka tuba, generalnie biorąc, libertariańsko-ogólnoinwestycyjna. Natomiast Two Nuggets newsletter jest specjalistycznym newsletterem dla zainteresowanych inwestorów i tam właśnie generalnie biorąc zgłębiamy kwestie inwestowania w aktywa materialne. Rozumiem, a wrócilibyśmy jeszcze do pierwszego członu tego pytania. Co w internecie czyta Cynik? Jakie blogi czyta Cynik inne? Bo oprócz tego, że pisze, to na pewno też coś czyta. Trudno tutaj wymieniać wszystko. Ja generalnie biorąc czytam. Informacje zdobywam może ze 150 blogów, które ad random, prawda, wyskakują na czytniku i przeglądam je generalnie biorąc od czasu do czasu. To nie jest tak, że czytam, ale nie mam czasu tyle czytać. Nie chcę tutaj polecać też imiennych blogów, ale generalnie biorąc chodzi o blogi w dziedzinie inwestowania w aktywa materialne. To są te rzeczy, które najbardziej mnie interesują. Z polskich blogów oczywiście przyjaźnimy się z kilkoma polskimi blogerami, w szczególności z Adamem Dudą, który wymieniamy poglądy. Jestem w kontakcie z doktorem Gwiazdowskim. Jeśli chodzi o komentarze i jest parę innych blogów, z którymi po prostu w polskiej blogosferze bardzo nam fajnie się współpracuje, ale jeśli chodzi jeszcze raz o czytanie, to jest kwestia czytania nagłówków z wielu blogów na całym świecie generalnie biorąc w ten deseń. Co sprawa i na tym byśmy skończyli. Dziękuję.